Drodzy widzowie, jesteśmy dokładnie tutaj, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek. Także witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, wspierających moderatorów i subskrybentów. Dziękuję za wszystko, za to, że jesteście. Dziękuję za łapeczki w górę, subeczki, dzwoneczki. Gramy dalej, jesteśmy w lesie. Plungen, o, bombardują nas. Piękne wybuchy. Bardzo ładnie to wygląda. Walki są po mojej prawej stronie, czyli w torso. Tutaj jest jakiś punkt do przejęcia. Musimy go bronić. Na razie wygrywamy 4 do 1. Zdobyto szlak do Kal. Mocny punkt, super. Czy tu jest przypadkiem? Chyba skrzynia się pojawiła. Są skrzynie, pewnie z zasobami. A, za blisko, bo tutaj jest ten. To wybudowane, ale pytanie. Mogę rozmontować. Kurka, jak to powoli leci, już te ostatnie razy, które muszę wybudować ten węzeł paliwowy, to już, wiecie, dłuży się troszeczkę. Przynajmniej wiecie, to jest takie wrażenie. Kurka, jak za mało zasobów, przecież... Gdzie te skrzynie? Są to skrzynie z zasobami. Ja nie mogę. Zniszczyłem. Węzeł paliwowy, a okazuje się, że jest za mało zasobów. O, tutaj jest walka, tu jest walka. Co to jest? Garnizon wroga, piechota wroga. A, tutaj oficer. Znaczki może na mapie ustawiać. Tylko jak widzicie, zależy jaki jest oficer. Albo daje znaczki, albo nie. O kurka. Dobra, ciężarówka z zasobami chyba się pojawiła. Który to już raz? Gdzie ona jest? Jest. Hurra. Bierzemy ją. Nie można zrzucić tu zasobów. Czemu? Aha, kojarzę tą drogę. Pewnie dopiero jak tutaj pojadę, to będzie można.
Wyłączymy silnik, aby nie denerwować wroga. Namiocik. Węzeł. Paliwowe. O! Jest trofeum! Poproszę jeszcze jednego tygrysa. Zbuduj 100 węzłów paliwa. Dobra. Udało mi się to zrobić. Teraz możemy namiot rozburzać. Jest! Udało mi się trofeum zrobić. Jest! Wow. W końcu, wreszcie. Jest zrobione jedno z trzech popierniczonych trofeów. Czasochłonnych w sumie nawet. Wow. Także widzicie, drodzy kochani widzowie, cierpliwość jest cnotą. Czyli to jest amunicja. Liczebność wojska. Teraz liczebność wojska będę starał robić się, aby wzrosło. I za to dostanę trofeum kolejne. Ale też oczywiście muszę 100 razy wybudować namiot z liczebnością wojska. Czy to dla Niemców, czy dla Amerykanów.
Dobra. Za mało zasobów. Już wszystkie wytraciłem tak szybko. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie mamy jechać? Prosto, przed siebie. Dobra, ruszamy na walkę. Dobra, jedno z dziwniejszych trofeów w grze. Otrzymałem, także jestem w sumie, nie wiem czy zadowolony, ale bardzo, bardzo, bardzo zaskoczony. Bardzo pozytywnie, fajnie. O kurka, ojej. Wyglebałbym się. Dobrze tam jest mucka po prawej mojej, też bombardacja. Eksmisja. W tą stronę. Dokładnie na wprost. Mamy 4 sektory, wróg 1. 5 minut do końca. Chyba, że stracimy sektor. Pisz się kurka tonie, no nie wierzę. A trzeba iść tutaj przez most niestety. Kildy jakiś. O, tu możemy się teleportnąć do centrum walki.
Chyba ładują. Raczej na pewno z czołgu. Kurka, może uda mi się tą minę w końcu dać pod ich pojazd opancerzony i wysadzić w powietrze. Dwadzieścia sekund czekania. No panie, dawaj, dawaj mnie do centrum walki. Kurka. Obrywam je z karabinu maszynowego, z czołgu i jeszcze z pocisków. Dobrze w nas ładują. Też słyszę, że właśnie pociski artyleryjskie zlatują koło nas. Widzę wroga. Tak właśnie w Tannenberg grałem, że otaczałem wrogów i przeważnie od tyłu ich atakowałem. Też tak właśnie robiłem sobie trofea. Tam też właśnie zdobywały się sektory, coś podobnego jak tutaj. Także gry są bardzo podobne, tylko że tu jest druga wojna światowa, a tam jest pierwsza wojna światowa. Zależy, co was bardziej interesuje. Chyba znalazłem czołg wroga. No jest tutaj coś. Chyba nasza artyleria próbuje w czołg wroga strzelić. Kurka, jakby mi się udało dać minę. Patrz się. Kurka, ty mnie zastrzelił. Wyszedł z czołgu. Ja nie mogę, już minę podkładałem. Ale zwycięstwo. Przynajmniej tyle. Kolejne zwycięstwo zaliczone. Do kolejnego trofeum. Tiri. Abdul. Wygrana, czyli 50% więcej doświadczenia wpadnie. Wow, 9000. A już za wszystko, czyli dalej mamy 27 poziom. Okej. Okay.
Pół minuty do kolejnej rozgrywki. Tiri, tiri, tiri. Piechota. Oczywiście pan inżynier. Nie ma innej opcji. Dobra, widzę, że na północy mamy wóz z zaopatrzeniem, który jest mi bardzo potrzebny. Dokładnie wiecie do czego. Musiał się napić potem coś ciepłego. A sobie idę sobie teraz wodę nastawię przy okazji. Dobra, jestem. Co tutaj się dzieje? Zaraz gdzie się. Aha, dobra, muszę tam pójść. Mamy ciężarówkę z zaopatrzeniem. Chyba ktoś do niej wsiadł i chce mi ją zabrać. Tak, widzę, ktoś wsiadł do niej. Przejął ciężarówkę. Kurka, gościu, czekaj na mnie. Pojechał. No to nic, gonimy ją. Ona gdzieś nie uciekł na koniec mapy. Skręcił w lewo. Tin, tin, tin. Saint-Marie du Mont. Za jeden Saint-Marie, tylko nie wiem którym, bo są dwa rodzaje, jest właśnie trofeum do zdobycia. A za drugie to jeszcze muszę zagrać z dwa, trzy razy. O, już słyszę, ktoś z artylerii strzela, pewnie moje ziomeczki z drużyny. Tutaj pojechał. Gościu, hamuj, zatrzymuj się. Skręcił. O, tam widać. Gonił ciężarówkę.
poszukiwacza zaginionej arki. Dawaj, dawaj, skręcaj do mnie, śmiało. Ło, wyglewał się. O kurka, ktoś mnie zobaczył. Ajajaj. On drąco, on go, o, tutaj. Pojawił się koło samochodu, koło ciężarówki. Z tego co widzę, gościa sobie po prostu wsiadł i jeździ, nic tam za bardzo nie kombinuje. W przeciwnym kierunku mam iść. Kurka, aż on jest tutaj, a ja tutaj. Biegnę na południe. Wysiadł? Ja, ale jeździ. Ścigam go. Czekajcie, czekajcie. Zapasy. 50 zapasów. Dobra, ja się wrócę, bo widzę, że tutaj albo gościu zrzucił zapasy, albo po prostu one tutaj już były. Dobra, jestem tutaj. Dojdę do zapasów i mogę budować kolejne przedmioty. One są dokładnie po mojej lewej. A, jest, jest skrzynia z zapisami. Dobra, jest wyrzucona, super. Elegancko. Czyli paliwa ja już nie będę budował. Terytorium wroga. Kurka, terytorium wroga, nie mogę zbudować. Bo jestem na terytorium wroga, co za gość. To są też, z tego co widzę, zapasy. 150 aż. Ciekawe, czy na moim terytorium istnieją zapasy jakieś. Stacja naprawcza. Kurka, myślałem, że to wróg. Nie widzę tu nigdzie zapasów. To nic, skoro tu nie mogę budować, to pójdziemy sobie prosto i w lewo. I dojdziemy do wrogów. Leżeć. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting.
A, zależy jak długo przytrzyma się strzałkę, to tak bardzo przybliża się widok na mapce. No i idą z lewej, ja pójdę z prawej. Może jakoś im pomogę. Dokładnie przede mną jest punkt do przejęcia. Kurka, żyje? Jakim cudem? Tyle naboi w niego strzeliłem, trafiłem. A typ jeszcze mnie załatwił. Dziwne. W sumie mogłem od razu wpakować cały magazynek, a nie strzelać tak po jednej sztuczce. Takiego jeszcze wsiadam do ciebie. Ty nas podwieziesz, a ja pójdę sobie herbatę wezmę. No co jest? Dawaj, wsiadaj. Dobra, wróciłem. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Strzelają, atakują.
za mną. O kurka, co to było? Z karabinu ktoś mi pociągnął. Dobra, gorąca herbatka. Dobra, lecimy tutaj. Czyżby to była skrzynia z zasobami? Kurka. Znaczy to pewnie zasoby były, tylko że już zostały zużyte. Ajajaj. Szkoda. Aha, jestem tutaj. Prosto i w lewo. Znaczy w moje lewo na mapie, pójdę w prawo. Dzięki temu, bo jestem do gry nagany. Samolot dostrzelił jakiś obszar. Dlaczego u mnie internet jest i zanika? I znowu jest i znowu zanika. I mnie rozmowy przerywa. Nie wiem. Ale co, na telefonie? No na telefonie, bo się patrzysz i mnie znika czerwony światło. No u mnie wszystko jest okej. Okay. U mnie internet wszystko dobrze działa. Troszkę w lewo. Ale kiedyś radary budowali. Rude Langare. Samochód. O, chyba wroga widzę. A wroga trafiłem, prosto łeb. Dobra. Tak się skradał po cichaczu. Od tyłu chciał nas zaskoczyć, ale nie wyszło mu to. O kurka. Dawaj, dawaj.
Ratuj siebie, gościu. No daję, trzymam kwadrat. Czego on się mi nie ratuje? Co jest? Gdzieś tu mamy wrogów. Kurka, typ jakiś we mnie ładuje, nawet nie wiem skąd. Skąd on strzela? Kurde, ja pierniczę, ale teraz dostałem sieczkę. Kurka jest znowu tam na piechotę, trzeba gnać. Jestem tutaj, dobiegamy do linii nieprzyjaciela. Nie wiem nawet, nie mam pojęcia, z której strony gościu we mnie ładował. Chyba że rzeczywiście to strzelał we mnie ten pojazd opancerzony. Ponieważ one puszczają takie dalekie serie, bardzo szybkie. I cichsze niż karabiny. Tak jak gościu wali z karabinu, to jeszcze bardzo głośno to usłychać. Nie ma tu nigdzie zapasów wrzuconych. O kurka, ale to fajnie zrobili. Dobre, dobre. Tak wyglądały kiedyś radary, drodzy widzowie, nawet takie zobaczycie w szeregowcu rejonie. Coś mi tutaj spada, jakaś przesyłka, polecony. Amunicja czy zapasy? No zaraz się okaże, że mogę to wybudować, czy nie? O kurka, mogę, zapasy spadły. Te zapasy mi tutaj zrzuciły. Jeszcze chyba wybudował radiostację. Po mojej prawicy, tak, radiostację. Tutaj będziemy się pojawiać w razie śmierci. Sobą. Tylko tyle mogłem wybudować obecnie. Ale lepsze to niż nic, zawsze 1% do przodu szybciej. O kurka, zbombardowali ulicę, na której się znajdowałem. Ojoj, dobili mnie.
tego co widzę, pojazd się pojawił zaopatrzeniowy. Gdzie jest? Dobra, posłuchaj. Chyba, że znowu jakiś gracz mi zakosi go. Będę musiał biegać po całej mapie za nim. Dawaj, dawaj, idziesz. Jest, jest, czeka na mnie. Jest skrzynia z zaopatrzeniem. Posiada, na całe szczęście. No dawaj, przyjedziesz tędy, gościu. Tutaj mamy drogę po prawej. Gdzie ja jestem? A tu, tu jest. Wygląda na to, że mam jechać do przodu. Ha, dobre, jak gość ma fajną tworzywę. Obym się nie wyglebał. Dobra, jak już minęliśmy. Tylko nie mogę wjechać na teren wroga, bo wtedy nie będę mógł budować moich przedmiotów ulepszeń. O, widzę wroga, widzę wroga. Tu przede mną. Co, nie dało mi się go rozjechać? Poszedł. Haha, prosto. A my możemy w spokoju się pobudować. Ty gorszy we mnie nie wierzaj. Położymy się ładnie, pięknie i będziemy robić to, co zwykle. Tutaj wcześniej licznika wąska, wojska licznika węzła nie zniszczyłem, także muszę teraz to zniszczyć, aby móc wybudować kolejną sztuczkę. Możecie brać ziomu, moi ziomkowie.
Nie strzelaj w opony. Jeżdżąc ciężarówką mógłbym tak krzyczeć. Nie strzelaj w opony. Znaczy, bo w sumie tam krzyczeli strzelaj w opony, ale ja bym krzyczał nie strzelaj w opony. Słynny film polski. Strzelaj w opony. Strzelaj w opony. Strzelaj w opony. Strzelaj w opony. Tylko nie wtraw w instrybutor. Zaraz ziomeczkom napiszę. SMS-a, strzelaj w opony. A że sobie w krzakach udaje, że mnie nie ma, że nic tutaj się nie dzieje, że nic nie buduję. Strzelaj w opony. Strzelaj w opony. Strzelaj w opony.
Strzelaj w opony! Strzelaj w opony. Kurka, przypomniała mi się, ale teraz będę to powtarzał. Strzelaj w opony. Przepraszam. Herbatka mi posmakowała. Strzelił.